Cześć, witajcie serdecznie. Ja jestem Kendo, a to nowy odcinek Kendo Play Hard. Dziś będzie coś nieco innego, plus kilka informacji wprowadzających do następnych materiałów, które będą pojawiały się na Morele TV. Po pierwsze, dziś zagościł u mnie kurier. Był to kurier od Razera, za co serdecznie dziękuję za dosłanie mi sprzętu. Myślałem, że przyjdzie do mnie coś nieco mniejszego, ale co ja będę dłużej mówił. Zobaczcie, co do mnie przyszło. Na pierwszy rzut idzie Black Widow Ultimate. Świetna klawiatura, podświetlana. Myślę, że będzie naprawdę interesujący test odnośnie niej i moje wrażenia z użytkowania. Ci, którzy się przymierzają do nowej klawiatury z podświetlaniem, myślę, że może ten materiał ich bardzo zaciekawić. A teraz odłożymy sobie klawiaturę na chwilę i przejdziemy do czegoś bardziej konkretnego. Mianowicie pudło, które dostałem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania, ale to zaraz zobaczycie. Przejdziemy sobie tylko w inny tryb, żebyście mieli troszkę lepszy pogląd. I tak, moi drodzy, to jest mityczny mikrofon, dzięki któremu brzmi jak robot. Ale mam nadzieję, że od dnia dzisiejszego to ulegnie całkowitej zmianie. Zrobimy troszkę miejsca na biurku. Przerzucimy sobie to. Mikrofon troszkę pójdzie w odstawkę, mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Słuchajcie, jak zobaczyłem tą pakę od kuriera, to zdębiałem. Całkowicie serio. Ta paczka jest kolosalna. Dobra, to co? Otwieramy. Wejdziemy tutaj. Dobra, jeszcze z drugiej strony. Jak to było odpowiednie narzędzie do odpowiedniego zadania, scyzoryk zawsze jest dobrą rzeczą. Dobra. Masa folii bąbelkowej. Czyli... Wezmę jeszcze mikrofon troszkę bliżej. Czyli stresy będziemy leczyć później. I teraz zobaczmy. O, trochę powalczę. Dobra, odegniemy to. Słuchajcie. Na pierwszy rzut idzie. Odwiniemy to trochę. Wow. Szybka. Ulala. Panie i panowie, tutaj do kamery pokażę Razer Firefly. Część was prosiła o recenzję tego sprzętu, no to się doczekacie. Czyli Razer Firefly, myślę, że niedługo zrobimy recenzję. Mam nadzieję, że zdążymy na jakąś specjalną okazję. To się jeszcze okaże. To jest raz. Dalej mamy coś mniejszego. Oj, będę sobie strzelał dzisiaj wieczorem. Jeszcze wam pokażę. Tak, moi drodzy. Diamondback od Razera. To sobie odłożymy. Bardzo ładne, eleganckie opakowanie. W środku. Tak jest. Sam gryzoń. Świetna sprawa, zobaczymy jak się sprawdza w grach i nie tylko. Myślę, że to jest bardzo fajny produkt, który można zrecenzować. I ma to samo podświetlenie co Firefly, więc w zestawieniu będą wyglądały rewelacyjnie. Oczywiście porównamy też do Detadera, którego osobiście posiadam, więc myślę, że będzie to dosyć interesujące. Jedziemy dalej. I teraz przechodzimy do grubych partii. Ja może karton zdejmę. Opa. Damy go tutaj sobie na bok. Dobra. Duża część z was narzekała na to, że jakość dźwięku jest taka sobie. Faktem, mikrofon, który posiadam, nie jest najwyższych lotów, nie ukrywam tego. Dzięki Razer jeszcze raz tobie za to, że dosłaliście mi coś naprawdę fantastycznego. Takie paczuszki dostałem dwie. Co w nich jest, już pokazuję. Pierwsza, będziecie tu widzieć, pop filtr. Widzę, że jest opakowane. Instrukcja. I naprawdę fajny sprzęt. Elegancki pop filtr. Myślę, że będziecie zadowoleni i nie będzie słychać tych głosek wybuchowych podczas nagrywania audio. Więc coś naprawdę fajnego. Czyli pop filtr
Paczuszka numer 1. Przejdziemy dalej. Paczucha numer 2. Instrukcja. Jest to koszyk wstrząsowy. Antywstrząsowy, przepraszam. Angielska nazwa. Tu. Kamera wyrówna. Jeszcze go wam postaram się pokazać, tak na szybciutko. Też cholera, fajna sprawa. Bardzo ciekawa, interesująca rzecz. Do zastosowania przy wyciągach do mikrofonów. Na pewno poprawi to jakość audio. Jestem o tym tu przekonany. No i teraz coś, co jak Boga kocham. Zaskoczyło mnie totalnie, jeżeli chodzi o rozmiar. Ja wiedziałem, że dobry mikrofon potrafi być duży, ale to jest totalne przegięcie. Słuchajcie, to jest olbrzymie. On jest kolosalny. Pozbędziemy się folii bąbelkowej. No i miła niespodzianka. Wspominałem kiedyś ludziom od Razera, że przydałby się mi nowy mikrofon do lepszego audio dla was. I liczyłem na coś słabszego, a otrzymałem, moi drodzy, Syrenkę Pro. To jest naprawdę kawał dobrego urządzenia. Kawał, zobaczcie, jaka jest proporcja w stosunku do mnie. On jest olbrzymi. Opakowanie jest naprawdę kolosalne. Skoro już była kwestia raz, to zobaczmy, jak to cudo wygląda w środku. Jak już robić unboxing, to po całości, nie? Dobra. Schowamy nóż. Okej. Okay. Troszkę się pomęczymy, popatrzymy. Przy opakowaniu są zastosowane rzepy. O, ciężko idą. Dosłownie ciężko idą. Są tak świetnie zrobione, że niestety się jeden urwał. Dobra. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Welcome to the cult of Razer. Oni naprawdę wiedzą, jak robić porządne opakowania. Dobra, przejdziemy kawałek dalej. Mam nadzieję, że to wszystko będzie widać. Mamy bardzo duże opakowanie. Prawdopodobnie tutaj będą jakieś elementy. Tak. Wersja Pro jest wyposażona w kilka takich bardzo istotnych kwestii. Mianowicie dostajemy kabel XLR. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. Dostajemy, słuchajcie, podłączenie na USB i przejściówkę do zastosowania prawdopodobnie przy słuchawkach. Bo ten mikrofon możemy, do tego mikrofonu możemy podpiąć bezpośrednio słuchawki. To jest kolejna sprawa. Świetna, naprawdę. To jest zwykły karton. Ale jest tak to wszystko fajnie zaprezentowane. No, wygląda rewelacyjnie. Oczywiście klasycznie dla Razera. Instrukcje. Super logo. Tak, tu jest już książeczka z instrukcją. Oczywiście klasycznie naklejki Razera. Jeżeli ktoś kolekcjonuje, dajcie mi znać. Może wam podeślę, bo u mnie tego troszkę jest. Oczywiście jakieś informacje podstawowe na temat mikrofonu, jego podpięć, jego wejść. Dobra, teraz jest masa gąbki. Okej. Okay. Czekajcie. Panie i panowie. Mam nadzieję, że od tego momentu nie będziecie narzekać na kwestię audio. Mamy nowy mikrofon. Naprawdę kawał seksownego sprzętu. Jest elegancki, wejścia oczywiście, tu, który wspomniałem, XLR. Mocowanie na koszyk, panel na USB, wejście na słuchawki. Postaram się to wam przybliżyć gdzieś tutaj. Złapię ostrość. No dawaj malutkę. Kamera dzisiaj tak średnio chce współpracować. Myślę, że tutaj będziecie w miarę dobrze widzieć.
oczywiście możliwość regulacji z drugiej strony. Przepraszam, nie jestem w stanie się przyzwyczaić do tego, że w tym okienku jeszcze coś się znajduje. Mikrofon wygląda tak od góry. Bardzo mi przypomina Pilsy z Beat Studio, ale kwestia wykonania, słuchajcie, miałem okazję pracować na Blue Yeti i powiem wam szczerze, że ten wygląda dużo lepiej. Pod tym względem uważam, że Razer naprawdę idzie do przodu i ich sprzęt po prostu jest ładny i to uważam, że jest chyba bezdyskusyjne, tak? Bardzo stabilna, żeliwna podstawa. Słuchajcie, nie będę tutaj dalej poruszał kwestii związanych z tym, jakie ten mikrofon ma osiągi, możliwości, bo to na pewno będziecie słyszeć niedługo. Natomiast cały test pewnie też jego przeprowadzę. Test tego mikrofonu, jak i całej reszty zestawu, który do mnie przyszedł. Więc, moi drodzy, jeszcze raz duże podziękowania dla Razera. Zrobili mi naprawdę niebywale użyteczny i praktyczny dla Was prezent, bo dzięki temu tak na dobrą sprawę będziecie mogli lepiej mnie słyszeć. Słuchajcie, no to tyle w dzisiejszym odcinku. A, i jeszcze kilka newsów, bo bym cholera zapomniał. Odnośnie ostatniego testu Cloud 2, to nie jest koniec. Tam zostało zapomniane dodanie, że to jest część pierwsza. Jak wspomniałem na końcówce filmu, będzie do tego jeszcze comparing, czyli porównanie cloudów jedynek z dwójkami. Więc porównamy sobie te dwie pary, jakie są tak naprawdę różnice. Oprócz tego powiem wam kilka ciekawostek, o których możecie nie mieć pojęcia. No i tak na dobrą sprawę nie zrobiłem testu mikrofonu specjalnie, bo wiedziałem, że przyjdzie do mnie lepszej jakości mikrofon i wtedy byście mieli tak na dobrą sprawę spektrum, jakie są różnice, bo z całym szacunkiem dla Relupa ten podcaster to jest taka sobie rzecz. Tyle jeżeli chodzi w moim mniemaniu. Oprócz tego ważna kwestia. Zerkajcie od czasu do czasu na regał za mną. Tam pojawiać się będą sprzęty, które będą w niedługim okresie czasu pojawiały się u nas w materiałach, więc możecie tam zobaczyć kilka fajnych rzeczy, mniej więcej gdzieś w tym miejscu i tu trochę u góry. To one się pojawią u nas niedługo na kanale. Moi drodzy, to wszystko. Dzięki serdecznie, że zostaliście ze mną. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć.